Jakoś raz z wykształcenia wypowiadam się o oknach pozytywnie. Moja chęć przejazdu była spowodowana dziennikiem telewizyjnym. Powziąłem pewne kroki, by się przejechać tym nowym autobusem na trasie Rawa Mazowiecka-Katowice. Jako fachowiec stwierdzam, że szyby w tych autobusach spełniają warunki na przezroczystość, odmykalność, tłuczenie awaryjne, co zapewnia autobusom odświęty wygląd. Jako Polak i obywatel chyba mam prawo jechać autobusem. Przez 2 tygodnie czasu starałem się, żeby te papiery skompletować. Stałem na przystanku i miałem te papiery ze sobą. Wtedy nie wiedziałem, czy się zabiorę. Jestem wdzięczny PKS-owi, że nie robi żadnej różnicy, jaki kto ze sobą, czy duży, czy mały, bierze bagaż. PKS bardzo się troszczy o dzieci. W suficie autobusu są dziurki we świeżym powietrze, dzięki czemu dziecko może wytrzymać długą podróż. Autobusy bez dziurek podkopują cierpliwość dziecka. Dawniej podróżowało się starymi autobusami. W autobusie panował półmrok. Żeby cokolwiek dojrzeć, trzeba było bardzo wytężać wzrok. W nowych autobusach jest jasno i wszystko doskonale widać. Bo ja mam pewne swoje określone zasady podróżowania, których nie zmienię nigdy. Chodzi mi o wygodę i o towarzystwo odpowiednie. Trafiłem na Luxa, wyjątkowo elegancki autobus. Usiadłem w kapitalnym fotelu. Miękki, higieniczny, wygodny, bardzo reprezentacyjny fotel. Z taką regulacją nachylenia można zasnąć, można sobie siedzieć, czytać. No pełna satysfakcja dla konesera. Ja w ogóle jestem człowiekiem pracującym w fotelu. Właściwie moja praca polega na tym, że wiele, wiele godzin spędzam w fotelu i odróżniam dobry fotel od złego. Podczas ostatniej podróży z powodu radia spotkała mnie duża, naprawdę duża przykrość. Dochodzi do piłki, dostaje ją na głowę, strzela i trafia. Nasi smutni 43 minuty zakończenia spotkania i niestety niekorzystny rezultat 2-0. 2-0 prowadzą Holendrzy w meczu rewanżowym, a do końca już tylko 43 minuty. Nie wiem, co to będzie, nie wiem, czy poradzimy, nie wiem, czy damy sobie...